Po twoją nieobecność twój chłopak własnymi ręcoma. Ale chłopaki musi mi pomóc, bo jak wyjąłem dyfer, to mi prawie kurwa wypadł nogę złamał ten skurwiel. No co, teraz chłopaki biorą się z robotę, bo tutaj muszę zobaczyć adaptację paliwa, jakie są zmiany w trysków. Tak, to damy na malowanie, to damy na malowanie, tę belkę damy na malowanie, to musimy obrócić we dwóch i fleksę muszę wyciąć tą śrubę, tą śrubę, tą śrubę i jedziemy sanki na szkiełkowanie, malowanie proszkowe, te śruby wszystkie zamówiłem nowe. To też na malowanie proszkowe, to cera wciętna też na malowanie proszkowe. Zaciski rozebrane, zdjęte. Klocki w ogóle w nich stoją. No, aj, wszystko. O, piasty są ciche. Piasty są dobre, to też na malowanie rafciu. Piasty, tak, tam 12 położyłem. Piasta jedna, druga jest dobra. Zaciski, zaciski, klocki na maksa stały. W ogóle się nie ruszają z jednej, z drugiej strony. Prowadnice na szczęście chodzą ładnie, lekko. Tarczę sobie. Dremlem opierdolim. Założymy nowe klocki hamulcowe Brembo. I teraz patrz, z szpilką było coś takiego. Ledwo co stuknąłem i pękła trzecia szpilka, czyli tak naprawdę, druga szpilka, czyli tak naprawdę na trzech kołach to się wszystko trzymało. One przekręcone były. Trzeba by to wszystkie szpilki kurwa wymienić. Tych HR-ach. Dobra, tempo musi być, wieść na malowanie. I tu się tyle nazbierało na cynkowanie. Załakić, o kurde, już teraz porozpieprzone były te gumy, to wszystko. No, nie było tych gum. O. To będą poliuretanowe, czerwone. Wszystko porozbierane, dyferek ze szperą już jest przygotowany. Strong Flexa będziemy wsadzali te poduszki, żeby była lepsza trakcja, żeby to nie skakało. Także bawiliśmy się w wypalanie, cięcie, szlifowanie tych tulei, tego wszystkiego. Muszę to oczyścić, tu też leci czerwony Strong Flex tutaj i tutaj. Są obydwa dolne wahaczyki. Będzie lepsza trakcja. No i kurwa, przede wszystkim będzie nowe, nie stare gumowe, spierdolone, zjebane. No i nowe śruby, cztery wszystkie do geometrii damy. I tyle. Do malowania rzeczy przygotowane są takie następujące. Sporniczek taki, co jest pod skrzynią biegów. Sporniczki takie, co trzymają sanki. To powinno być w ocynku, ale będzie czarne. Mocowanie stabilizatora. Mocowanie puszki z filtrem węglowym. No i całe sanie. O Jezu, ale było z nimi zabawę. Będzie widać u Jagody na filmie. Tutaj musiałem wszystko ciąć, szlifować. Te śruby wycinać. A tu jeszcze też mi zostało. O, muszę sobie to nawiercić i wyjąć. Się urwało. Przy okazji przegląd zacisków hamulcowych z tyłu. Tu bardzo ładnie wszystko chodzi. Ale klocki stały w ogóle. Nie ruszały się. Coś tam tego klocka było. Jednego była z 1/5, drugiego z 1/4. Bardzo duży opór. To już sobie przygotuję, oczyszczę. Nowe klocuchy będę wsadzał, ale żadne sportowe, zwykłe po prostu Brembo. Zwykłe Brembo, nie żadne maxa, ani nic, bo chcę dojechać jeszcze te tarcze. Tarcze będę chciał oczyścić. O, trochę rantu mając flexem opierdolę. Na najbliższe parę torów muszę się starczyć. Klocków hamulcowych to jest mało, ale je zmienimy, bo gotowały mi się te hamulce. No, to troszkę ranciku już jest, więc też ostatnie klocki będą tych tarcz. No i co, i przewody hamulcowe będziemy zmieniali. Będą teflonowe w stalowym oplocie. Zdjąłem sobie te blaszki takie antywibracyjne z innych klocków. Pewno na nowych tego nie będzie, przełożymy. Klocki hamulcowe były firmy Reg Hind. Nie znam. No, nie jest to lekka robota. To już to rozruszamy na szczęście, to już to idzie. Dobra, ten przewodzik trzeba zmienić na stalowy oplocik. Na wzór mi to zrobią, na zamówionko. Z przodu klocuchy były tej samej firmy. Chyba to jest napis premium, powinien być na dole. Regi, coś tam. Coś tam, coś tam. Klasycznie zdjąłem sobie blaszki. Prowadniczki sobie tylko czyszczę na klocki hamulcowe, żeby były tak jak te, czyściutkie. O, zaciski hamulcowe, to jedną ręką można było ścisnąć, że te tłoczki, żeby wycisnąć z nich syfek. Ale fajnie. Lekko to wszystko chodzi. Szczęśliwy lewy wóz będzie. Przewody już odkręcone wszystkie. A nie wszystkie, jeszcze od rafcia strony. Jeśli lewy przód został. Rafcia walczy, żeby tarczę zdjąć, a ja tu walczę, żeby zabezpieczenie zdjąć. Ulala, z tej strony moja Mazda miała nowy przewód. Świeżutki, czyściutki, ale zwykły, gumowiutki. Sprawdzamy siłę kupcia jednej ręki. Dobra, jest, bo leci. O kurde. Nie, muszę obrącz. Smarujemy i wsadzamy. A.
Fajnie z taką gumeczką jest. Kolejnego. Rozbieramy, czyścimy, smarujemy. No ten jest bez gumki. No to jest misja na jutro. Dzisiaj założę to namalowanie. Tarczę dajemy do pana Leszka na tocznięcie. Jeszcze muszę naruchać cynkowanie, kurde. No to tyle by było z dnia dzisiejszego. Godzina 7:17. Jedziemy śrubki cynkować do Mazdy. No to już u swojego kolegi, przyjaciela, lakiernika jestem. Widzę, że nie tylko ja mu saneczki przywożę, ale inni też. Ha, nawet nie co za wóz, jakaś bunia może. No tutaj byłem w lakierni proszkowej, a nie obodal. Części do Mazdy wytwarzają wahaczyki. Udało mi się dorwać chromolibdenowe, fajne, lekkie. I najważniejsze, się upewniłem, żeby nie było takich jaj jak w przypadku hard race produktów z jakimiś stworzeniami, że znowu trzeba czekać jakieś 2-3 tygodnie, jak coś się spierdoli, to na miejscu u chłopaków takie rzeczy się dzieją. Kurde, w ogóle takie są jaja, ja tu już z godzinę siedzę, abym siedział jeszcze z drugie dwie takie rzeczy tu robią. Kurwa, Jezu, ja pierdolę. Jestem nienormalnie. Nie, ja jestem nienormalny i nakręcony, bo już widzę takiego Polarisa i że przyjeżdża do was na przerobienie całego zawieszenia, że co, dłuższe wahacze, lżejsze. To są dłuższe, tyle lżejsze, chromolibdenowe. No właśnie, że to nie jest zwykła strata, tylko jest chromolibden i że cieńsza jest ścianka i to jest wszystko takie lekkie, fajne, kombinowane. Mówiłeś, tłumaczyłeś mi, że nawet średnica tego wewnętrznego stworzenia zmniejszałeś, że udało się 75 gram z 85! O kurwa, zawsze cyfry pamiętam, a się pierdolnąłem. Ty no pokaż mi na szybko, co tu się dzieje, bo kurwa nie wytrzymam. Słuchaj, no tu składamy Polariska. Zrobiliśmy mu zawieszenie, które jest szersze. Jest większa półość, czyli mamy dodane... Półość jest większa, że jest dłuższa półość. Dłuższa półość, tak, od innego Polarisa. Jest 10 cm na stronę, w chromomolibdenie. Niestety nie mamy przodu, który wygląda zajebiście, ale aktualnie się lakieruje. Bo auto jutro musi wyjechać. To nie jest auto, to jest jakieś, co to jest? Bagi, auto, whatever, nie? Bo samochód zaraz po majówce jedzie do Hiszpanii na tydzień na... Upalanie. Zbój, pokaż mi jeszcze różnicę chromolibdenu i zwykłej stali. Tak się tym jarałem nawet przy uginaniu, jaka jest różnica, zapraszam, że... Zapraszam. Odłożę sobie to tutaj. Tu mamy rurkę, na przykładzie rurki takiej sobie weźmiemy, nie? To jest zwykła stal, czy... To jest klatkowa, więc ta 3,5,5, czyli trochę mocniejsza, bo zwykła to jest 2,3,5. Tu mamy... A co to są jakieś twardości, sztywności? To jest wytrzymałość w megapaskalach do naszego odkształcenia, okej? Okay? Aha, dobra. I tu mamy ściankę dwójeczkę, okej? Okay? Mm-hmm. Załóżmy, że to był chromomolibden, bo mi się akurat 40 skończyła, bo wszystko poszło w Polarisa, czekamy na dostawę. To jest takiej wytrzymałości jak ścianka piątka. A, bo to jest chromolibden, grubość 2 mm. Tak, tak. A tu mamy zwykłą. Kurwa, tego nie zobaczą w internecie, ale weź to sobie stary do łapy. To jest kurwa ponad 2 razy cięższa, wytrzymałość. Nie, no dobra, już widzę, że tutaj jaki to jest mel. No to będzie 2,5 razy cięższy. Taką rurkę mam, chodź, idziesz za mną teraz. Idziesz za mną. Idziesz, kurwa, chłopie, jesteś nakręcony tak jak samo jak ja. Pokazuję maszyny zajebiste z tego. A, bo to masz do wycinania laserem czy wodą? Co laser, to kurde? Laser, pniemy rurki, profile, kurde, wszystko. Nawet sobie piszemy na rurkach. Bardzo, jak ktoś klateczkę dostaje do samodzielnego montażu, jest... Aha, czy sam musisz ją pospawać? Tak, tak, tak. No takie zestawiki, nie? O kurde, ale ładnie to wykończone. I to jest jakiś laserem, czym się to tak wycina? Laser. O kurwa. Laser. My nie. Tu możemy tobie, wiesz, serduszka, kutaski, co sobie życzysz. Czekaj, pochwaliłem się, że mam rurkę gdzieś, idę jej szukać teraz. Ta sama wytrzymałość. A, tu jest właśnie największa ciekawość. O kurwa, to jest jak lufa od czołgu, taka pierdolona piątka. Mamy... Światło załączone. O kurwa! To jest tak samo wytrzymałe. Tu masz chromomolibden, to masz zwykłą stal. Nie? A, dlatego w rowerach jakichś takich fajnych były ramy chromolibdenowe, a nie stalowej. To było lżejsze i tak samo wytrzymałe. Dokładnie. Kurwa, to fajnie, że na laserze się wycina. A też tu masz na miejscu spawacie też? Tak, od stanowiska spawanicze. Tokarka. Mamy, tak, Janusz. No ja mam swojego Leszka. Tak, o, tu jeszcze jest coś fajnego. Piętarka CNC. O kurwa. Czyli wciskasz tu, a ona robi tak i co, taką rurkę? Aha, o kurwa. Tu masz jakieś rollbary, nie? To ogięcie tego jest 45 sekund. O kurwa, z masz. Z założenia. O kurwa. A i to samo przegi... To jest całość, to? Co? To jest takie całość, takie wygięte? To jedna rura wygięta na raz 45. O kurwa. No, dzień dobry, witam, kupcie się, kłania. Mateusz projektował Polarisa, tak więc tutaj... O kurwa, ale fajne rzeczy trafia, że takie rzeczy się w Polsce dzieją, bo w Polsce jesteśmy. Nie. Nie, dobra. Adresu nie zdradzamy. Siedziba tajemna. Kto? Kto? Ja nie znają. A to widzę po waszym laserze takie rzeczy porobione. To jeszcze po plazmie, to jeszcze pozostałości. A, to jest plazma. To jest laser. Tu nie, możesz ładnie sobie porównać, to jest laser, nie? A tu masz plazmę, jaka była rozmazana. A właśnie o to chodzi, że takie kurwa chuje, takie, no, takie kurwa wylane chuje. Wszystko. Ale on niekulturalny, nie? Takie kurwa chuje. Jak możesz tak o nas w ogóle mówić? O cięciu plazmą, że takie chuje, buble powstają.
No i fajnie, nie? No kurwa, mega zajebiście. No że ja jestem w szoku, że w Polsce tak, że w jednym miejscu od A do Z cały projekt robicie. Tak. Że nie tak, że kurwa Chińczycy wam przyślą powyginane rury, wy tu pospawacie, pomalujecie. Chińczycy nam tylko latę przysłali. No i chuj, dobrze, że nie Ruscy. A tylko, o kurwa, to coś jest odpalone już nawet. Rura jest. O, a i to jest pokazane, jak laser ma kurwa tak, to uciąć. I co ten laser to nie? Ja myślę, uciąć ci? No utnij, ale coś, co będzie praktycznego. No tak, będzie, w sensie, no kawałek klatki dostaniemy, nie? No ja to kawałek Mazdy od was wziąłem, znaczy wziąłem w bardzo dobrej cenie i trzeba... Ja to głównie w Zetkach siedzę, Mazdę mam dla siebie, a wy Zetek jeszcze nie macie w ofercie. Będziemy mieli zaraz. To przywiozę wam trochę rzeczy. No, komputer? Górne wahacze, ale no przywiozę je wam najpierw, nie? Patrz teraz, jak on fajnie tnie, super stary. A, tutaj on tnie, kurwa! A, bo tu blachę tniemy? O, to jest już ścięte z niego. Tak. Tylko to było pierwsze ustawienia, więc się nie wycięło. Pierwsza blacha piątka. Bo my mamy laser od dosyć niedawna i każdy. A tak trzeba zlecać komuś. Tak. To fajnie to. Wydawać i czekać po 2-3 tygodnie, nie? I wdrażanie nowych produktów. A to jest w szoku, to jest tak jakby, o kurwa, patrzcie, to ma rolek. Jedna, druga i to się kurwa... No to zaraz zobaczysz. Ja pierdolę. Odkręcił tlen. A palca nie przykładać, rozumiem, bo upierdoli. Zatrzyma się. A, zatrzyma się. On ma stary czujnik i on jak coś uderza, to mówi, że nie. O kurwa, wycina, dobra. Wycina, się blaszka wykrzywia i mówi, że nie. A dobra, palca nie przykłada. A będzie ten laser widać jak w Gwiezdnych Wojnach, czy chuj? W Gwiezdnych Wojnach. No serio? No serio, no, to, autentycznie. To chuchać trzeba dymem jakimś, czy będzie laserek? Nie, chuja nie będzie widać chyba. O kurwa, nie widać, tylko po prostu iskry lecą. O kurwa, ja pierdolę, jak szybko idzie. Teraz. A dobra, biały tak jest. Aha. Kurwa, jest biały, myślałem, żeby... A może na go stać, żeby czerwony? No i ta bonda się kurczu na oglądałeś. No bo zawsze niebieskie, zielone, kurwa, były, a tu biały po prostu, no światełko, nie? O ja pierdolę. Szok. Teraz piszemy, nie? Nie tniemy, jak widzisz. Aha. On ci zaraz walnie w brzuch, jak będzie wysuwał. Albo wystrzeli. A teraz wypierdolę... A, ucina. To jest element klatki jakiś już. Pokazać, jak pasuje do rurki na przykład, Mateusz. Kurwa, ja pierdolę, kiedyś to się szlifowało. No kurwa, ale kosmos. Ty, nie trzeba tego obrabiać ani nic. O kurwa, ale spasowane, ja pierdolę. A pokaż mi jeszcze, o ty jest. O, panie, kurwa. Jak w Ameryce. Że nie ma żadnej japy, nie? Nie, tylko masz jakby ucięte tak, że jest faska zrobiona, że wiesz, nawet lepszy wtop masz, nie? Bo jest pod kątem. O kurwa, a że jest pod kątem, że nie jest równo cięte, tylko pod jakim kącikiem, żeby wylać lepiej. O jest, rzeczywiście, że tam przylega, a tu jest przerwa. O kurwa, waszą mać. Ej, on nam po matce pocisnął. Moja mama jest w biurze, to pójdziemy. To, to rodzinna firma. Nie, to wytnę. A jeszcze, powiedz, a spawanie też na miejscu? No tak, trzeba. No chodź, bo zaprowadzicie mnie? Do spawacza? Czy szkoda naświetlać telefonu? No stary, możesz się naświetlić. Piotrek ma rurkę? No, spoko. No giętareczka, wiem, to wydechy taka jakaś firma robiła. Będziemy robili. Wydechy też? Do mas, no. O kurwa. Tylko musimy kamień kupić, bo nie mamy celowego. A, że większa silnica rury, znaczy, że była. Inna, nie? Tam aha. Kolektory się 42 coś tam robi, a... A czy takie rzeczy kolektory trzeba też chcecie robić? Kłaskać, no. Dużo tu ludzi, to jest normalna fabryka taka, ja pierdolę. 11 pracowników plus sumy. A ty jak kiedyś zaczynałeś? Tak jak ja, że jakiś garaż, blaszak? No, blaszak z tatusiem, spowaliśmy. O kurwa, a fajnie, że z tatusiem. A tatuś fajny był, czy wkurwialiście się na nie, siebie? Nie, tatuś fajny, wkurwialiśmy się. Aha. Dwóch samców alfa. A, jednak. Tam widzę foliowanie do wysyłki. Nie, to jest rozfoliowywanie, ale spoko, tak. A spawanie też chyba tam w lewo a będzie. Nie, tu masz spawacz. A, są koledzy. A no dobra, kurwa, ślepy jestem. Argonik. Poczekaj, kupcio, to jest spawarka. A, nie ogarniasz, mig i tik. Aha, czyli drucik, mig, no. Tam jest tik, nie? A czyli ten... taka i taka jest. Tak. I mig, tik. O kurwa, no jest i ma dużo, żeby se wkręcić. O kurwa, wszystko jest. A to jakieś doregulowanych wahacz. No, jakieś tam wahacze. A i to są te, co już pokazywaliśmy, to że to są grubościenne. No, a przechodzicie teraz na chromolibdę, bo jest chuj lżejszy. Tego nie akurat, bo to jeepy są. Jeep. A pan jeep, właściciel jeepa, lubię bardzo, nie? Ale on jak bierze do ręki, mówi tak, kurwa, ciężkie. Mocne, mocne, nie? A jak weźmie lekkie, to tak spojrzy, chyba jebnie. A no tak, no musi oddać. Jakby od jeepowców dostaje feedback, że jest takie... Męskie, nie? To jest męskie. I to w całej Europie, kurwa, takie ciężkie, fajne, nie? Jakbym im wysłał lekkie, to by powiedzieli, że chujowe. Że gówno z chińskiej stali. No. Tutaj jest fajne rzeczy pokazywać, bo to była rura chromolibdenowa, że ona jak sprężyna tak, na ciało. Sobie, no, możesz sobie... To jest chromolibden? No, bo optycznie to jest jeden chuj wygląda, wszystko wygląda jak czarna stal, nie? Zwykła, no. Ale nie jest zwykła. Wiesz, to jest taka trochę ciemniejsza, nie? A ciemniejsza jest. No, w sensie ma taką bardziej... I że to działa fajnie tak, że... No, na kamerze nie pokażesz, ale on się usztywnia w pewnym momencie. Że się nie ugnie, nie odkształci, tylko tak jak sprężyna bardziej działa. Nie, no spoko, no chłopaki, nie zmuszam was do niczego, ja tylko po wahacze do Mazdy przyjechałem, bo muszę ją złożyć do piątku i ustawić geometrię. Tak, Piotrek tu
spawa, to stary, wiesz, nie ma... No, a, nie ma... O kurwa, jaki ładny spaw, proszę nie spawać, ocenię spawy. Ładny, kurwa, ja tu migomatem tak drutuję, punktuję, a tu taki ciąg. Na szkolenie do was będę musiał przyjść, bo ja se wydechy tam coś drut... O kurwa, ładnie wygląda. O kurwa. Spawać ma bardzo dobrą spawarkę. Oj, dużo lat chyba spawa, co, Piotruś? No nie wiem, u nas 8. U nas 8. U nas 8. O Paczek, kurwa, bo ja to zawsze tryk, przerwa, ale tryk. Ale telefonu nie naświetlisz, możesz podejść, nie? Będzie git. Dobrze. Kurwa, ale ładnie jebany żywiec, to że cały jednym ciągiem no. Robisz, że bez przerwy, kurwa. O ja pierdolę. Bo spawać to trzeba umieć. A, najpierw połapane, a później ogniem no. Zrobione. O kurwa, gratuluję, bardzo dobra robota. Tak, o ja jebie, jak ładnie równo. Strasznie przepina ten człowiek. No o kurwa. Co ma kurwa? Ładna robota, ja pierdolę, że takim ładnym ciągiem, bez przerwy, takie jakbyś... Się... Kurwa, jakbyś... Mi się nie podoba, co ty pierdolisz. Ładna robota. A to wszystko kolega spawał? Wszystko. Kurwa. A mocny... Piotruś umi. O kurwa. Światełko włączę. Zazdroszczę, kurwa, nie można wszystkiego robić. Ja pierdolę, składam silniki i montuję części. Jedne są takie, drugie takie. Tak, to jest pachwinowy spaw, z tego co ja wiem. Kurwa, różne dziury, wiesz, że to nie jest... A. Różne są... Wiem. Dlatego jeden może być trochę dłuższy, trochę cieńszy. Kurwa, porządne. A to do czego to jest, wiesz może? Nie. Mazda MX-5. To jest do Mazda, a co, NC czy N... A. Tych rollbarów ile my sprzedaliśmy, nie, kurwa? NA? X. To... Piotrek tych rollbarów u nas, myślę, zrobił 400 może. O kurwa. I łapy? Na poniszczone ręce jakieś, czy coś? Nie, no kurwa, rękawiczki są... To moje bardziej poniszczone. Cześć. No nic, patrzymy co tu u kolegi się dzieje. A miałem nie kręcić, tylko mówię, odebrałem sobie wahacze, ale chłopak jakoś fajnie gada. Jest na kręce, nie? Dobra, ty zabieraj to kurwa, zabieraj to się. No to już jestem u pana Leszka. Moje tarcze poprawione, bo ja to szlifierką robiłem, teraz już jest tak jak trzeba. Tutaj pan Leszek mówi, że tutaj jest za dużo zebrane, tu za mało, teraz jest ładne, równe. A i tu nawet jest jeszcze, o kurde, bardzo dobra robota, lecę montować, dziękuję panie Leszku. Tu bardzo fajna robota, że to z jednego założenia było, o Jezu, że tutaj było złapane na tokarce i szlifnięte na raz, bo to wszystkie trzy płaszczyzny na jednym tym, więc jak cokolwiek będzie mi biło, to znaczy, że mam krzywy piast, ale mi nic nie biło, chciałem usunąć rudą szmatę i żeby to było równoległe powierzchnie. Dobra, już wszystko mam, wracam na firmę. Sanki już mam pomalowane tylne ładnie, te mocowania do sanek, mocowanie do jakiegoś tam zbiornika węglowego, tutaj jakieś sporniki, jakieś tam mocowania stabilizatora. Przedostatnia tutaj już przystanek mojej podróży, ładne hamulce. Ciebie miałem nie pokazywać, ale... A nie wiem, miałem czy nie miałem? Nie miałem. I to są przewody do naszej Mazdy. Tył i przód, te są długie i są z łóżkami takim, że wahacze przykręci. No wszystko jest jak trzeba. To ja się liczę, pędzę dalej, składam. Ten chłopak od lat nam to robi, do Saabów, do Nissanów, do... i teraz do Mazdów. To był przedostatni punkt. Ostatni punkcik, lecimy już na cynkowanko. No i trzeba ci poskładać maździanko. Kurde i bez Basi. No ja pierdzielę dzisiaj, jakieś ma tam zajęcia i dupą muszę sam siedzieć, robić, nagrywać i składać. Odebrane, ocynkowane. No o niebo lepiej to wszystko wygląda. To, kurde, to już chyba ostatni przystanek. Przewody są, zawieszenie jest, proszek jest, tarcze hamulcowe są. Składamy.